Po Mateuszu Możdżeniu kolejny Lechita rozmawia z Radiem Rotunda. Tym razem Marcin Kikut. W podejściu trenera Bakera można powiedzieć, że odżyłeś? Nie, ja nie podchodzę do tego w ten sposób. Dla mnie nie jest istotne, kto jest trenerem, tylko po prostu staram się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Jeżeli trener wymaga ode mnie pewnej gry, pewnych elementów, to staram się to robić. Nie wszystko czasami zawodnikowi się podoba, nie wszystko jest pod jego jakieś indywidualne odczucia, ale po prostu nad tym polega profesjonalizm, że otrzymujesz polecenia trenera i masz je wykonać jak najlepiej potrafisz. Jak by pan mógł skomentować dzisiejsze spotkanie? Przede wszystkim wywalczyliśmy to zwycięstwo całą drużyną, duże zaangażowanie na tym ciężkim boisku, na którym praktycznie nie da się grać w piłkę. Naprawdę zostawiliśmy mnóstwo zdrowia i konsekwencji dobrej gry w obronie i skuteczności, która wcześniej szwankowała, i do tego wygraliśmy. Przed wami 3 spotkania w jednym tygodniu. Jak to na was wpłynie? Myślę, że pozytywnie. Lepiej grać niż trenować i trzeba teraz szybko się zregenerować i wyjść w środę, zaległy mecz poprawić, wygrać. Jeżeli chcemy, żeby wartość dzisiejszego spotkania była duża, to musimy zwyciężyć z Górnikiem. Można powiedzieć, że spadł wam kamień z serca, bo można powiedzieć, że już wszyscy się od was powoli odwracali i w końcu udało wam się zdobyć te 3 punkty. Tak, zgadza się. Było bardzo ciężko. Praktycznie zostaliśmy sami w szatni i trzeba było sobie nawzajem pomóc zawodnik zawodnikowi i przede wszystkim zrobić to na boisku. To właśnie dzisiaj wykonaliśmy, tworzyliśmy team, jeden za drugiego ciężko pracował i to się opłacało. O co teraz walczycie tak naprawdę w tym sezonie? Myślę, że walczymy o kolejne zwycięstwo i jeżeli będziemy się tego trzymali, to sporo meczów do końca i na koniec może się okazać, że Lech jednak osiągnie jeden z zamierzonych celów. Dla Radia Rotunda Jędrzej Janus.